Teraz będę wkręcał taki mini showerek do podmywania. Sprawdzam, czy wkręca się w poziomie. Widzimy, że nie. Tak się kończy gwint. I niestety trzeba kombinować. Co można zrobić? Podkładamy uszczelkę. I teraz sprawdzamy, czy wkręci się w poziomie, czy też nie. Jeżeli nie, to trzeba próbować wkręcać przy pomocy następnej uszczelki, przy połowie uszczelki. Trzeba kombinować tak, aby po wkręceniu na siłę był elegancko w poziomie, aby ktoś przez przypadek nie odkręcił, bo innej możliwości tutaj montażu nie ma. Jest tylko dokręcenie i tak ma zostać. Jeśli pójdziecie do sklepu plamerskiego, takiego hydraulicznego, to wam powiedzą, że nałóżcie dużo taśmy, potem możecie odkręcić i będzie dobrze. Niestety nie będzie. Próbowałem, woda cieknie, musi być dokręcone i dociśnięte na maksa. Po to są te uszczelki. Ale ile razy trzeba tu próbować? Sami zobaczcie. Teraz już jest shower ustawiony w poziomie. Jestem zadowolony. Teraz wystarczy założyć z tyłu ten metal ozdobny, który zakrywa dziurę. Tak, czasami można uszczelkę uciąć. Wydaje się, że w tym momencie wszystko już jest na dobrej drodze. Założymy taśmę, posmarujemy specjalną pastą i wszystko powinno być dobrze. Czy będzie? Zaraz się przekonamy. No i co się okazuje? Lipa. Także odkręcamy i bawimy się dalej. No i to jest taki moment, kiedy człowieka zaczyna szlak trafiać. Już widzimy, że wszystko jest w porządku, w miarę ciasno, także próbuję poruszyć lekko w lewo, w prawo. Spróbuję zaraz dokręcić delikatnie, mocniej. Jeżeli będzie dobrze, to to jest koniec. Jak widzicie, niestety przekręca się znowu bardziej w prawo, bardziej, może uszczelka wpadła do środka. Tak. I znowu lipa. I wszystko od nowa. Aby was dłużej nie zanudzać, to powiem wam, że tych podejść jeszcze było około 3 czy 4. Już miałem dosyć. Rzuciłem to, poszedłem sobie zapalić. No i teraz mamy ostatnie udane podejście. I co ciekawego, no taka prosta rzecz, banalna, tak? A jednak na tyle ważna, że musi być wkręcone maksymalnie do końca,
ponieważ zawsze jest możliwość, że ktoś z użytkowników lekko popchnie i odkręci niechcący, tak? Także, aby tego uniknąć, kręcimy na maksa. No, teraz już jestem zadowolony. Troszkę to potrwało, ale powoli montaż tego prostego mini szałerka do podmywania dobiegł końca. Za chwilę zrobię test. Teraz odkręcimy wodę, która znajduje się pomiędzy ciepłą a zimną, pod mikserem. Tu mamy taki zawór. Przekręcamy. U góry jest regulacja temperatury, regulowana alarm kijem, raz ustawiona. Daje nam jedną temperaturę. Oczywiście, aby leciała letnia woda, trzeba poczekać 10-15 sekund, zanim doleci z bojlera. Także zaczynamy. Wszystko działa dobrze. Na ścianie zwiększamy sobie ciśnienie, aby sprawdzić. Oczywiście takie duże nie jest potrzebne. Wystarczy połowa. Wszystko ładnie działa. Myślę, że to koniec operacji. Leci nam fajna, ciepła woda. To bardzo fajne, higieniczne urządzenie. Widzieliście, ile zabawy jest z założeniem takiego prostego mini showerka. Pozdrawiam i do usłyszenia.